chyba przestraszyłem tymi moimi okularami, ale ważne, że nie pada, a jak nie pada, to nad naszym morzem jest rewelacyjna pogoda. Słuchajcie, no zupełnie nie wiem dlaczego, ale ciągnie mnie w to miejsce. Ale jak gwiazd. Gdyż najlepsze jest to, jak miasteczko dane przelecimy, nie powinno być dużych. Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, to spójrz jeszcze raz. Film oparty na faktach. Witajcie i znowu film, który nie był zaplanowany, ale że pogoda w miarę dopisuje, to postanowiłem z synkiem wybrać się nad morze, pożegnać to lato. Co prawda pierwsze 3 dni nauki już w szkole się rozpoczęły. Postanowiliśmy spontanicznie przyjechać nad morze do Międzyzdrojów i pożegnać się z latem, pożegnać się z wakacjami. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę tutaj po Międzyzdrojach. W sumie byliśmy tutaj już, ale tym razem wybierzemy się w stronę Świnoujścia, tam w stronę Latarni Morskiej, gdzie 3 lata temu z Gustawem rozpocząłem trasę Świnoujście-Hel na raz, więc będziemy chcieli się udać w stronę tego miejsca pod latarnię. Pojeździmy tą przepiękną trasą R10 wzdłuż wybrzeża. Pokręcimy chilloutowo, odpoczynek, męski wyjazd. Także najważniejsze są relacje, troszkę ruchu, odpoczynek na rowerze oczywiście. Synek jeszcze śpi w samochodzie. Ja wcześniej wyskoczyłem rozruszać kości. Troszkę tu pokręcę, a później zawijam do samochodu. Jemy śniadanko, no i ruszamy na wycieczkę. Słońce się gdzieś schowało. Chyba przestraszyłem tymi moimi okularami. Ale ważne, że nie pada. A jak nie pada, to nad naszym morzem jest rewelacyjna pogoda. Więc korzystamy z tego. I chcemy ten czas spędzić jak najlepiej. Fali nie ma, to niedobrze wróży. Zazwyczaj jak nie ma fali, to pogoda się zepsuje. No, oby nie. Zobaczymy. Właśnie tą trasą w stronę Świnoujścia będziemy później jechać. Ja zawijam z powrotem, zobaczę jak Międzyzdroje się budzą. Mam nadzieję, że jeszcze w centrum nie będzie dużej ilości ludzi, więc tam pokręcimy, przejedziemy. Zawijam na kamp, zabieram synka i ruszamy na wycieczkę. Zapraszam.
Słuchajcie, no zupełnie nie wiem dlaczego, ale ciągnie mnie w to miejsce. Aleja Gwiazd. Zabieram młodego i ruszamy na Świnoujście. Przelatujemy jeszcze przez Międzyzdroje i kierunek Świnoujście. Ponownie jedziemy już razem w stronę Świnoujścia. Ja chyba tymi okularami przestraszyłem pogodę, bo to słońce nie chce się przedrzeć przez chmury, a nawet bym powiedział, że delikatnie mży. Niemniej jednak nie przeszkadza nam to. Ciśniemy bardzo fajną szutrówką przez las w stronę Świnoujścia, tam w stronę tej latarni o przepięknej nazwie Ku Morzu. Jest to już cel dzisiejszej naszej wycieczki. Jedziemy, spędzamy czas razem. Odpoczynek na rowerze. A jednak i to słoneczko się nam tutaj gdzieś przedziera, więc może będzie jeszcze bardziej sympatycznie. Coś nas straszy ta pogoda. Jakieś mrzawki co chwilkę, ale nie poddajemy się. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy to się rozwinie większy deszcz. Na razie jest pod kontrolą. Ścieżką R10 są miejsca takie doliny, góry, doliny, takie chłopki fajne. Absolutnie na rower terenowy czy trekkingowy, bo czasami po piachu trzeba przejechać, po kamiorach, ale jedzie się naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie na jakieś rodzinne przejazdy jak najbardziej, nawet dla tych, co nie są zaprawieni w jeździe terenowej, to na pewno sobie dadzą tutaj radę. Do podziemnego miasta. No, następnym razem trzeba będzie przyjechać do Czechowie. Dojechaliśmy do gazoportu, w rejon gazoportu i kierujemy się w stronę latarni.
cieplej niż w głębi lądu. Taką ścieżką oddzieloną od drogi dojeżdżamy do pobliskiego tutaj fortu, będzie po prawej stronie i zaraz później po lewo będzie latarnia. A skoro są bunkry, to wiadomo, jest zajęcie. I cel naszej wycieczki osiągnięty. Przejdziemy sobie jeszcze na falochron tam popatrzeć na morze. Z którego z Gustawem ruszałem w naszą trasę ze Świnoujścia do Helu na raz. Przejedziemy sobie tutaj na koniec tego falochronu. Pooglądamy. Pogoda nawet dopisała, bo słoneczko wyszło. Jest ok. Powolutku żegnał. Dzięki, że byliście na tej naszej krótkiej, spontanicznej wycieczce. W sumie z centrum Międzyzdrojów tutaj do Świnoujścia, do zachodniej części, przepraszam, wschodniej części portu, to jakieś 13 km. Bardzo fajną ścieżką, częścią trasy rowerowej R10. Dla każdego, w zupełności do przejechania, bez jakichś trudnych odcinków, więc polecam na wycieczkę, czy ze Świnoujścia do Międzyzdrojów, czy odwrotnie. Bardzo fajna trasa. Dzięki, że byliście jeszcze raz. Trzymajcie się i do miłego następnego. Hej, cześć. I'll be back.